I tak jak wspominałem przed chwilą, w tym momencie przekazuję głos panu posłowi Jerzyjowi Dudzie, który przyszedł do nas po dopustu w tej sprawie właściwie. Bardzo proszę. Tej, znaczy zbliżonej do dotyczącej tego terenu, ponieważ nie ukrywam, że sercem jestem związany akurat z tą dzielnicą z racji tego, że w pewnym sensie się tutaj wychowałem, czy nie w pewnym sensie, tylko tu się wychowałem. Dokładnie w zasadzie w części nawet bardzo blisko, bo na zakątku. Dokładnie w tym bloku mieszkałem przez kilka lat, z którego jest zrobione to zdjęcie. Przed chwilą. Czyli to jest o przepraszam. Tak jak mamy tutaj ten teren, to, no to jest, tu jest, to, jest lokalizacja kontenera, a tu jest blok, to jest którego 10-piętrowy blok, tak. Uważam, że utworzenie tutaj parku jest jak najbardziej potrzebne, zwłaszcza, że generalnie to nie jest tylko moja myśl teraz, ale znacznie wcześniej. Ja uważam po prostu, że jest za mało tych terenów zielonych w Krakowie i akurat tak się to złożyło, że widziałem się dzisiaj rano, to powiem trochę nieformalnie, ale widziałem się dzisiaj rano z panem prezydentem Majkowskim, między innymi w rozmowie z nim poruszałem ten temat. On mi powiedział, że rozmawiał z ministrem Siemoniakiem o tym i jest zgoda ze strony ministra, nie wiem na ile sformalizowana, bo o to nie zapytałem, na to, że na pewno będzie część terenu wydzielona. Właśnie na te potrzeby parkowe, co myślę, że jest dobrą wiadomością, nie wiem, czy takie informacje do państwa doszły wcześniej, czy nie. Mówił mi, że taka rozmowa się odbyła i że takie zielone światło ze strony ministra jest, przynajmniej wstępnie. Natomiast ja jeszcze pytałem, jak prezydent, jako człowiek samorządowo znacznie bardziej doświadczony ode mnie, też no jednak będący w bieżącym kontakcie z prezydentami dużych miast, tak, zapatruje się, jak sądzi, z jakim przyjęciem spotkałaby się taka inicjatywa no, legislacyjna, czyli inicjatywa ustawodawcza, żeby generalnie te tereny, przynajmniej w gminach miejskich, z których schodzą jednostki wojskowe, były przekazywane samorządom, ale na określone cele, to znaczy nie na zabudowę mieszkaniową przez deweloperów, czyli na handel, tylko albo pod budownictwo komunalne, albo pod wykorzystanie na cele do użyteczności publicznej w tym znaczeniu właśnie dla zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tak? Czyli tym najbardziej klasycznym celu funkcjonowania samorządu gminnego, wspólnoty lokalnej, czyli właśnie parki, jakieś urządzenia o charakterze sportowym, czyli generalnie tereny o profilu rekreacyjnym raczej. I on powiedział mi, że wydaje mi się, że dla takiej inicjatywy ze strony przynajmniej tych samorządów miejskich powinno być zielone światło. No, ja sobie wyobrażam, że to być może byłby jakiś problem dla mniejszych gmin, tak? Gdzie no, są jakieś duże jednostki wojskowe i nagle na gminę spada jakiś wielki teren. Być może tam gdzieś dopatrywano by się w tym problemu, ale wydaje się, że wielkie miasta raczej powinny się z tego cieszyć niż martwić tym, że takie tereny mogłyby utrzymać. No i ja ze swojej strony po pierwsze chciałem zadeklarować wsparcie dla inicjatywy w ogóle utworzenia parku, to jest jedno, także tu możecie Państwo na mnie liczyć, że ja będę tę inicjatywę na pewno wspierał, to primo. A sekundo, noszę się z bardzo poważnym zamiarem przekonania klubu parlamentarnego, moich kolegów, znaczy koleżanek i kolegów posłów, żebyśmy z taką inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie wystąpili. Nie wiem, co na to ministerstwo, nie wiem, co na to Agencja Mienia Wojskowego, ale powalczyć nie zaszkodzi, bo sądzę, że to byłoby dobre rozwiązanie. Ja się boję, że takie tereny jak ten po prostu zostaną rozdrapane. I w takich miastach jak Kraków, gdzie tej zieleni no nie jest zbyt wiele, bo nie oszukujmy się, Kraków nie jest miastem zielonym jakoś bardzo, no będzie to czysta strata, tak? Jeżeli te tereny rekreacyjne nie powstaną, tylko wyleją beton i postawią w odległości 8 metrów balkon od balkonu bloki. No. No to w zasadzie tyle chciałem powiedzieć i tak jak mówię, no, zagwarantować Państwu, że ja tą Państwa inicjatywę na jak tylko będę mógł, będę wspierał i że w tym zakresie jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję Panie Pośle za tą deklarację i za ten, no, za ten pomysł, żeby to właśnie było zrobione z punktu widzenia ustawy, bo to by uratowało wiele różnych terenów. Na pewno
wszyscy Państwo spotkali się z takimi ogłoszeniami, kiedy to Agencja Mienia Wojskowego, przynajmniej na mnie zawsze to robi bardzo duże wrażenie, kiedy są sprzedawane takie dosyć spore działki na Helu. I one ciągle tam, te zdjęcia są takie z lotu ptaka widać. Osobiście uważam, że akurat co jak co, ale Hel to nieszczególnie powinien być jakby opuszczany przez wojsko, bo to jest takie miejsce, no może nie jestem jakimś wielkim wojskowym, no ale jednak jakieś szkolenie wojskowe przeszedłem, także jednak takie cykle z punktu widzenia strategicznego jednak powinny być w jakiś sposób przez wojsko chronione i też ucieczka stamtąd wojska, można powiedzieć, że trochę nie martwi. A znowu z drugiej strony takie tereny, jak tutaj widzimy w Krakowie, czyli ten nasz park Królewski w Łowcowie, który tu powinien zostać przywrócony, ale też ulica Rydla tuż obok, prawda? Kiedy tam już wiemy o tym, że są przeprowadzane takie negocjacje dotyczące zmniejszenia, przesunięcia zabudowy, bo tam początkowy projekt był taki, żeby większość tego terenu została zabudowana właśnie takimi bloczkami kilkupiętrowymi wokół tego zabytkowego portu przy ulicy Rydla. Także takich terenów jest dużo. Mnie bardzo cieszy też fakt taki, że w przeciwieństwie do tego, co zostało w tym raporcie napisane, to jednak ten teren jest terenem zabytkowym, także on w tej racji już jest lepiej chroniony niż każdy inny powojskowy teren. I no, myślę, że tutaj wszyscy chyba będziemy trzymać kciuki za to, żeby taka inicjatywa legislacyjna się powiodła. Bo jak do tej pory, no, rozesłaliśmy trochę tych ankiet i rozmawiamy z ludźmi i też zbieramy podpisy pod właśnie takim apelem do ministra Siemoniaka. Zbieraliśmy ponad 1000 podpisów. No i jeszcze się nie spotkałem z osobą, która powiedziała, co wy tam wymyślacie, co to za głupi pomysł. Nie, wszyscy są jednak zdecydowanie pozytywnie nastawieni do tego pomysłu. Ja chciałbym też jeszcze Państwa poinformować, że dzisiaj rano byłem na spotkaniu z dziekanem Wydziału Architektury, który to wydział mieści się w Pałacu Królewskim, i z prezesem WKS Wawel, na którym to spotkaniu omawiany był właśnie temat przeznaczenia, a właściwie zaplanowania przeznaczenia części środków, jakie zostały w tegorocznym budżecie miasta przeznaczone na teren WKS Wawel, tego terenu zielonego, który właśnie jest na terenie WKS Wawel, tutaj, który tutaj widać, o, głównie chodzi o ten teren zielony i tutaj obok, między Młynówką Królewską, a właśnie budynkiem pałacu. I planowane jest, że w przyszłym roku na te cele zostanie przeznaczone 1 000 000 zł. Także chcielibyśmy, żeby to był spójny projekt, który też będzie, ja tutaj mam, wykonany został przed laty przez świętej pamięci profesora Bogdanowskiego taki plan rewitalizacji Parku Królewskiego w Łowcowie, tak jak on mniej więcej mógł wyglądać, czyli te kwatery geometryczne. Tutaj mamy kopiec Esterki. Oczywiście to jest w miejscu, gdzie obecnie teraz znajduje się stadion. Niemniej jednak no to daje wyobrażenie, jak ten ogród pięknie wyglądał przez kilkaset lat. Tutaj widzimy po prawej stronie ten warzywnik królewski, w którym teraz jest ogród łowców. I my chcieliśmy, żeby w jak najlepszym, jak największym zakresie ta historia, która jest związana z tym budynkiem, znalazła też odzwierciedlenie w zieleni, którą tutaj widzimy, bo tutaj proszę zauważyć oś tego założenia ogrodowego, ona właśnie jest na osi dawnego Kazimierzowskiego pałacu, który mniej więcej z połową
obecnej wielkości. Także tutaj jakby pewne działania na przyszłość skierowane, projektowe są w toku i myślę, że one się powinny dobrze zakończyć. Czy jakieś zgłoszenia? Bardzo proszę, pana Tatara. No niestety też są głosy, które są troszkę przeciwne temu. Nie wiem, czy Państwo trafili, ale w zeszłym tygodniu Gazeta Krakowska opublikowała felieton pana Janusza Najdewka, przedstawionego jako profesora Uniwersytetu Pedagogicznego, filozofa i socjologa, który napisał, że błędem jest to, co się działo przy obronie Tarchumunówka Królewska. Nie nazwał tego dokładnie tak, ale można powiedzieć, że to po prostu głupota. I postuluje wręcz dogęszczenie zabudowy w Krowocie. Więc też tak. Są takie tak. Niestety głosy i no niestety możemy się spodziewać też i tego, że w pewien sposób będziemy pod tym względem negowani. Moim zdaniem jednak ilość głosów no właśnie, przeciwnych jest przytłaczająca. Właściwie można powiedzieć, że używanie liczby mnogiej w tym przypadku jest nadużyciem, ponieważ jest to jeden głos i Bogu dzięki został wypowiedziany przez filozofa. Także myślę, że nie powinniśmy się nadmiernie tym przejmować i wydaje się, że trzeba by było właściwie spuścić zasłonę milczenia. Takiego nieostrożnego nad tym, co pan profesor tam napisał, bo no naprawdę były to bardzo kontrowersyjne tezy, które zostały tam podniesione i myślę, że są wyjątkowo odosobnione. Tak, coś można dać. Niestety praktyka pokazuje, że czasami takie teksty są później wykorzystywane do tego, żeby powiedzieć, no nie wszyscy są jednomyślni, trzeba się nad tym zastanowić. I sprawę odwlekają w nieskończoność. Bogu dzięki, że nie ma jednomyślności, bo byłoby to jednak dosyć dziwne, żeby wszyscy zupełnie myśleli tak samo. Owszem, znacząco więcej jest tych, co jednak uważają, że lepiej, żeby był park niż blokowisko. I myślę, że tego powinniśmy się trzymać. Czyli można, ale sądzę, że miejscowy plan Mnówka Królewska Grobera w jakimś stopniu zabezpieczył nas, jeżeli chodzi o to blisko wzdłuż Mnówka. Dobrze, samą Mnówkę oczywiście, ja mówię. Dobrze, że pan użył słowa w jakimś stopniu. Bo niestety musimy być do tego ostrożni. Mam sygnały, że sprawa jeszcze zupełnie nie jest do końca zakończona. Zresztą musimy sobie też zdawać sprawę, że każdy plan w każdej chwili może zostać zaskarżony. Także no to nie jest dane raz na zawsze. Taka jest rzeczywistość. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przejdziemy do następnego.